Cześć, dzisiaj ze szczegółami opowiem Wam, jak prowadzę swój torowy samochód bez rąk. Lewa noga zawsze na kierownicy, odpowiednia ilość miejsca między fotelem a kierownicą. Fotel, który bardzo dobrze trzyma na boki. Prawa noga obsługuje gaz, hamulec i hamulec ręczny, który mam umiejscowiony nad gazem. Do tego z boku wypinanie z pasów awaryjne, żebym sam mógł bardzo szybko opuścić samochód. No i najważniejsze, sterowanie skrzynią biegów. Prawym barkiem zmieniam łopatkami biegi. Łopatka do przodu, bieg w górę, łopatka do tyłu, bieg w dół, czyli redukcja. No i tak naprawdę jestem w stanie rywalizować ze sprawnymi kierowcami na tych samych zasadach w driftingowych mistrzostwach. Zobaczcie teraz, jak wyglądają moje przejazdy.